tłoczułe, które po wprowadzeniu do naczynia z roztworem soli, srebra, powstaną związki, tak zwane bromki, jodki srebra, to reaguje na światło. To jest cała późniejsza fotografia. Dobrze, jeszcze 2 minuty historii fotografii. I tak się rodzi mokry proces korodionowy. On w nazwie mokrość sugeruje, że ten proces musiał wykonywać wtedy, kiedy płyta była jeszcze nie zaschła. Więc my rzeczywiście tak, zdjęcie płyty musiałem przygotować przed wykonaniem fotografii, zanieść do aparatu. Potem natychmiast po wykonaniu zdjęcia ją wywołać, ale był taki bonus od przyrody, ponieważ nie wywoływałem tego w domu, ci modele też widzieli te zdjęcie, więc to był ten efekt trochę wow, bo zanosiliśmy zdjęcie, które błyszczało taką warstwą srebrną i też to był takie dla nas taki sprawdzian, bo no, jak wyjdzie, no to świetnie, jak nie, no to szukamy i trochę się robi nerwową. Natomiast jeżeli to wychodziło, to w zasadzie model był tak zaskoczony, że my czuliśmy, że jest nasz, że po prostu on absolutnie odrzuca te wszystkie wcześniej wyobrażenia o zdjęciu i skupia się na sesji, skupia się na tym czasie z nami, bo zwróćcie Państwo uwagę, to jest czas przygotowania jednej fotografii. Jeszcze nie upłynęły 4 minuty. Tych zdjęć staraliśmy się zrobić w czasie sesji. Czasami 3, ale tak staraliśmy się gdzieś do 10, więc taka sesja to były 2-3 godziny. I taki czas bardzo szczególny, bo samo pozowanie przy świetle słonecznym wymagało znieruchomienia na 3 sekundy, czasami trochę dłużej, 10 sekund. Najdłużej eksponowane zdjęcie no to jest z cmentarza, kiedy po prostu lał deszcz, ale widzieliśmy, że jest świetne światło pod drzewem, tam było chyba 40 sekund. Natomiast pomiędzy ten czas był bardzo ważny, bo to był czas, który można było poświęcić na rozmowę. No i tak rozmawiało się, tak trochę o życiu, trochę o wszystkim, trochę o niczym, ale czasami też pojawiały się takie momenty, że gdzieś ktoś opowiadał, jak wyszedł z Podlasia, czasami dlaczego. I to jest to, w związku z tym ta opowieść tej wersji jakby współczesnej trochę opowiada o tym, o tych ludziach, którzy gdzieś są trochę dalej, bardzo dużo pracują w branży filmowej. Duchem są czasami tutaj, czasami gdzieś tam odwiedzają rodzinę, znajomych. Opowiada o takich łączących się dwóch światach. Właśnie, zbliża się 4. minuta. Po 4. minucie tej krótkiej historii fotografii wyciągałem tą płytę, tylko już przy czerwonym świetle zakładałem do kasety i do aparatu i znowu. Takie rekordy, które troszeczkę mogą zasugerować, ile to jest pracy. Ta sesja, gdzie tam nosiłem łódkę, no to była robiona w Doficzynie. No i ciemnia była dalej. No i to latanie między ciemnią a miejscem zdjęć spowodowało, że miałem włączony w telefonie krokomierz. To było 15 tysięcy kroków w czasie sesji, więc można sobie trochę pobiegać było przy okazji. Mały maraton, natomiast to nie chodzi o to, żeby się zamęczyć. My się nie czuliśmy, że to robimy tak wysiłkowo, tylko że gdzieś ten wysiłek ma się przetopić na dobre zdjęcia. No i jak ktoś pyta, dlaczego tak, to odpowiedź jest troszeczkę różnorodna w zależności od kontekstu. Nam było to potrzebne tak, żeby wyrównać czas, bo nasi bohaterowie, o których opowiadaliśmy, żyli zarówno koniec XIX wieku, bo to przecież całe pokolenia filmowców, no też lata 60. XX wieku. Nie zmienialiśmy w tym czasie aparatu, to nam dało taką spójną wizję tego snu. Po drugie, no było nam potrzebne po to, żeby wszystkie osoby troszeczkę zatrzymać, żeby nam poświęciły czas,
I tutaj ten pomysł był świetny, bo one naprawdę nie widziały tego aparatu, tych osób, które pracują w tej technice w Polsce. Nie wiem, może jest 100 osób. To jest takie dosyć nietypowe zajęcie. Natomiast jeszcze pojawiały się te rzeczy takie mechaniczne, coś tam nie doleje się, coś się uszkodzi. W związku z tym ta forma też wycisnęła takie silne piętno, powodując, że te zdjęcia dla niektórych są być może takie bardziej autentyczne niż później gdzieś znalezione, te faktyczne zdjęcia. One się wpisują w naszą wizję takiego czasu. Więc tutaj się połączyły trzy elementy, także absolutnie gdzieś jak my spróbowaliśmy tej pierwszej sesji, mieliśmy wspólne takie przekonanie, że to był właściwy wybór. Także ja później, jakby ktoś coś chciał zapytać, to bardzo proszę, ale już nie przytrzymuję tą stroną technologiczną. Ja sam, tym bardziej, że to Ludwik chce ukraść show, ale my się tutaj nie damy, to jest nasz wieczór, Ludwiku. To się jeszcze okaże. Znaczy ja muszę się nachylać. Andrzeju, bardzo ma wpływ na prowadzącego. Bardzo Ci dziękujemy za to przybliżenie. Myślę, że niektórzy z nas mogą się czuć prawie przeszkoleni już do robienia zdjęć tą techniką. Zanim oddam głos Państwu albo Ludwikowi, ostatnie pytanie z mojej strony do Was, przynajmniej na razie. Powiedzcie trochę... O, tak będzie najlepiej. Powiedzcie trochę jeszcze... O miejscach, o lokacjach, bo wydaje mi się, że te miejsca, które wybraliście ostatecznie do projektu, one bardzo mocno też wpływają na ten klimat i atmosferę wcześniejszej wystawy i teraz albumu. Jak wybieraliście te miejsca? Na ile to był skomplikowany proces i z jakich na przykład lokacji jesteście szczególnie zadowoleni? Wiesz co, trudno jest z tymi miejscami, bo tak jak Maciek powiedział, Białystok jest zniszczony i dalej jest zniszczony przez nowe bloki, które powstały w różnych miejscach, gdzie stały stare kamienice, więc takich miejsc, żeby sięgnąć do przeszłości, jest naprawdę niewiele, coraz mniej. I jak sobie jeździliśmy gdzieś tam do Warszawy na spotkania z Izo, czy gdzieś sobie chodziliśmy po tej Warszawie, myślimy, kurde, to by było łatwiej. Więc to na pewno to, no ale też gdzieś tam jeździliśmy, nie wiem, ktoś przejeżdżał przez synagogę Zorli, znaliśmy akurat wcześniej, więc pomyśleliśmy, że to będzie świetnie pasowało do Dybuka. No, zniszczona kamienica, tutaj widzieliście Państwo takie zdjęcie przy ulicy Sienkiewicza, której już nie ma tego gruzu, ale wtedy jeszcze był i ostatkiem tutaj by sił i w zasadzie w ostatnim momencie udało się zrobić to zdjęcie na tym gruzowisku. Szukanie wież, szukanie plenerów, no to długo, to jeździliśmy oddzielnie, czasem jeździliśmy razem, czasem ktoś nam coś podpowiadał, więc to, nie wiem, sesja w Miękiszach, Andrzej pamiętał tą sesję z kajakiem, ja zapamiętałem to w Miękiszach, bo trwała 12 godzin. I dla Andrzeja 12 godzin, więc było bardzo, bardzo, bardzo długa, ale to był z kolei dom naszego przyjaciela, który remontuje i tam się dało też, gdzieś tu jest Maciek, który załatwił nam taki stary samochód i ten samochód dało się przywieźć do tych Miękisz, więc to każde miejsce to jest historia i długi proces. Ogólnie paradoksalnie większość tego planowania odbywała się mailowo, tak, albo SMS-ami. My przy każdej takiej sesji oglądaliśmy naprawdę setki zdjęć, czytaliśmy bardzo dużo o danej postaci, szukaliśmy jakiegoś takiego wytrychu, jakiegoś pomysłu, żeby te fotografie nie były ciekawe. Oczywiście bardzo dużo autentyczności dawały te momenty, kiedy na fotografiach były po prostu większe grupy postaci i tutaj to zdjęcie Norynej i granatowa policja to naprawdę świetne, takie mega autentyczne zdjęcie. Albo odwaga artysty też dużo dodawała, no bo tata Ludwika na przykład wlazł na most w Tykocinie bez sznureczków, bez żadnych, z ciężką kamerą i tam mogliśmy to zrobić. No tak, ryzykant. Ale się udało i jest naprawdę fajne. Też tutaj było też na tym making ofie jest tam takie zdjęcie meczu, który odbywał się w Białymstoku w 20 roku. To było dosyć ciekawe, że w kinach tutaj w Białymstoku pokazywano też mecze, tak jak teraz pokazuje się w pubach Mistrzostwa Świata czy Europy. I tutaj starano się na tym zarabiać, ale niestety, kiedy zaplanowano te zdjęcia, przyjechała ekipa Brno, tak? Czy Brno? Brno, tak?
I pokonała naszych 17-0. I nie wiem, na ile odbiór później w kinach tego filmu był ciekawy, ale tutaj mamy w Białymstoku, w Choroszczy też ekipy, które grają w retro lidze. Grają, mają oryginalne stroje przedwojenne, w sensie oryginalne, odtworzone. Grają piłkę przedwojenną, grają w korkach, które mają drewniane jakby takie kołki i to jest naprawdę niezwykle widowiskowy sport. Oni ostatnio zdobyli po raz drugi Mistrzostwo Polski, także jakbyście mieli kiedyś szansę, to warto właśnie takie ekipy jak właśnie Granatowa Policja czy Retro Liga śledzić. No i co, przeglądaliśmy dużo zdjęć, czytaliśmy o tym, wysyłaliśmy do siebie SMS-y, tutaj możemy podziękować też naszym bliskim, bo były momenty, że po prostu więcej SMS-ów miałem od Tomka czy Andrzeja niż od całej mojej rodziny i pamięć telefonu po prostu wariowała. No i wtedy szukaliśmy. Trzeba też pamiętać, że no też mieliśmy te 2-3 godziny, tak? Były sesje, które organizowaliśmy sobie w Warszawie, niektóre totalnie na wariackich papierach, że nagle ktoś odpisywał, że ma czas, tak? Ma czas, jak będziecie za 2 dni, no to robimy. No to robimy, bo nie odpuszczamy. I wtedy te pomysły rodziły się bardzo spontanicznie, ale myślę, że to, co Andrzej fajnie zauważył, że i w albumie, i na wystawie te zdjęcia w ogóle jakby nie są do siebie za bardzo podobne, w ogóle nie nudzą się, nie nużą. Takim przykładem była ekspozycja tej wystawy pierwszej części w Berlinie, w Instytucie Polskim, gdzie w zasadzie większość publiki to byli Niemcy i oni do końca nie wiedzieli, gdzie jest Podlasie, w ogóle nie kumali całej tej historii i się mega tym jakby zainteresowali i część z nich myślała, że to są autentyczne zdjęcia. Dopiero później Andrzej musiał ten cały proces, który tutaj 4 minuty Państwu przedstawił. Także to działa i myślę, że to będzie działało, że będzie promowało nas, w sensie nasz region w Polsce, bo planujemy kolejne jakby ekspozycje tej wystawy, a też myślę, że gdzieś tam za granicą. Więc trochę już powiedziałeś o tej przyszłości, nie będę tego drążyć, ale myślę, proszę Państwa, że możemy skorzystać z obecności twórców projektu na scenie, tak więc jeżeli macie Państwo teraz jakieś pytania, ja chętnie podejdę z mikrofonem, ktoś może też krzyczeć. I właśnie już za chwilkę. Proszę bardzo. Do pani redaktor, oglądając książkę, zauważyłam takie fajne strony Indigo. Bardzo mało albumów ma właśnie takie strony. Czy to był efekt zamierzony? Bo ja lubię takie albumy, bo wtedy można swoje zdjęcie tam wkleić, czy coś tam jeszcze napisać, a nie po książce tam na bokach, prawda? Tak. I przy każdym to jest taka właśnie kartka i to mi się bardzo podoba. Cieszę się bardzo. Tak, to był efekt zamierzony. Dobraliśmy kolor Pantone, właśnie taki, jaki chcieliśmy, bo tutaj właśnie z tego próbnika kolorów możemy, mieliśmy jakiś wybór i ten kolor został czujnie dobrany. Ja też skorzystam z okazji, że mam mikrofon teraz i też zwrócę Państwa uwagę, że w albumie też pojawia się srebro. To srebro też nie jest przypadkowe, bo tak jak właśnie Andrzej opowiadał o procesie kolodionowym, teksty po angielsku są nadrukowane srebrnym pantonem i ten srebrny też się przewija. Też tutaj na okładce jest tak zwany efekt hot stampingu też srebrem, który też trochę nawiązuje właśnie do tego srebra, które występuje w procesie fotograficznym. Dziękuję bardzo. Teraz jeszcze jedno pytanie, jeśli mogę skorzystać. Wiśniona. Wiadomo, że sen to również nie tylko radości tego i są mary i koszmary, prawda? Czy podczas powstawania były jakieś takie sytuacje zmorowe? No bo wiadomo, że nad snem Państwo wyśnili, nie wymarzyli. Czyli wyśniona. Czy w pewnym momencie nie ma się jakiegoś takiego mocnego kontroli nad tym, co się czy robi, czy kogoś się spotka, czy jaki on ma z sobą, niesie bagaż tych doświadczeń, prawda, albo wspomnień. Właściwie to takich sytuacji, które nazywam koszmarem, to nie pamiętam. Mam takie porównanie, bo
Jest to jeden z projektów, który opowiada coś, co jest taką alternatywną wizją rzeczywistości właśnie pod tym hasłem sen. Ja kiedyś próbowałem śnić samodzielnie, ale to, proszę Państwa, to nie, nie. W pewnym momencie się człowiek zamyka w takim kręgu własnych takich niepokojów i wtedy to się robi koszmar, staje się koszmarem. Natomiast tutaj, cytując klasyka, zespół w zespół zupełnie inaczej się funkcjonuje. Te zaczynają gdzieś tam, ta wymiana pomysłów powoduje, że ten stres jest rozładowany i to jest taki rzeczywiście zbiorowy sen. No ładne słowo, trochę wytrych, no ale może gdzieś ci nasi od teorii kultury mieli rację, że my mamy pewne wspólne takie zalążki i nam się gdzieś te pokoje i niepokoje gdzieś pojawiają wspólnie. W każdym razie ja nie pamiętam sytuacji, które by nas tak zamordowały, żeby one były takie, że nie chcielibyśmy jeszcze raz to przechodzić. Było dużo takich produkcyjnych, ale nie, tylko by nie było. Ja myślę, że taki koszmar też pojawia się na poziomie jakby samych bohaterów i ich historii, w takim sensie, że bardzo często jak Israel Becker na przykład, oni wracali do Białegostoku, a tutaj już nie było tego miasta, które znają, bo wrócili po II wojnie światowej, albo Esther Gorinkin, która wracała do miasta, które było sztetlem, a okazuje się, że już pamięć jest zatarta i nie ma tych sklepów, tych ulic, więc jak o tym czytaliśmy, to tam nam się tak robiło trochę smutno w środku, że to miasto, w którym żyjemy, nie zawsze też pamięta o tym, co kiedyś było. Wydaje się, że jeżeli chcesz wiedzieć, dokąd idziesz, to musisz wiedzieć, skąd przyszedłeś, więc dobrze jest o tej przeszłości pamiętać. No stąd też mamy nadzieję, że ten album dołoży jakąś taką cegiełkę do tej kolektywnej pamięci. Trzeba też pamiętać, że jest dużo analogii do współczesnych czasów, jeżeli się Państwo wczytacie w te historię tych ludzi, którzy pochodzą tutaj z Podlasia, z Białegostoku, no to oni też byli uchodźcami, też właśnie jak Tomek mówi, wracali do czegoś, co było zniszczone, ale parli dalej i jakby brali to swoje życie za rogi i działali. Też może do samego tego pomysłu na kolektyw Kaufman, Bruce and Sistas. To jest pomysł taki bardzo otwarty, bo my go wymyśliliśmy na początku z Tomkiem i to oczywiście nawiązuje do Warner Bros. Tutaj uważamy, że jakby Białystok mógłby się bardziej też Kaufmanami chwalić, ale tak jak zobaczycie Państwo w tym albumie, nie tylko jakby nimi. Wydawało nam się, że w tych naszych współczesnych czasach, że tak naprawdę też i Sistas są mega istotne. Na początku to była tylko jedna siostra i to było Sista, ale tak jak wcześniej Tomek przedstawiał jakby członków tej naszej ekipy, tutaj fantastyczną rolę właśnie dziewczyn trzeba docenić. Kasia, Iza, Zuza, Gosia i wszyscy inni. I to jest takie jakby też zachęcenie do tworzenia innych swoich jakby rzeczy, jeżeli ktoś będzie chciał z nami jakoś tam współpracować. Uważamy też, że tych historii jest dużo, dużo więcej i każde miasto ma dużo fantastycznych po prostu ludzi i współczesnych i w przeszłości i warto te historie wydobywać. Szybko, już ostatnie pytanie. Szybko przejrzałam Państwa album. Jest jedna postać, której ja nie znałam, ta Wiera tutaj. I nie znała Pani Wiery Gran? Nie. I chciałam się zapytać, bo ona tutaj była posądzana o różne rzeczy i u nas tory i te walizki kojarzą się, prawda, z wysyłku na Sybir, z takimi powiedzmy, jeden drugiego sąsiada wydał, bo to była żona oficera i tego, i ona tu spoczywa na tych walizkach, tak rozrzucona, taka sponiewierana, to tak jakby oddać jej rzeczy, czy ona jest winna, czy niewinna, bo to takie, mnie to na przykład najbardziej, no powiem, troszeczkę zabolało to zdjęcie. Znaczy my uciekamy od tej odpowiedzi, bo jakby nie mamy, czy na ile solidnie wgryzaliśmy się w tą biografię, no jest, są to trudne, no ale my też takie historie nosimy, że one są różnorodnie oceniane. Pani wypunktowała miejsce, w którym były robione zdjęcia, bo ten tak zwany Białystok fabryczny to jest dawny Białystok, dworzec teraz Polski, więc rzeczywiście tą linią kolejową szły transporty na wschód. No i to takie miejsce bardziej w tym takim rozumieniu symbolicznym, bo ono nasiąkło tymi wywózkami, natomiast ta postać Wiera Gran, ona nie zaznała spokoju, w zasadzie nie zaznała takiej jakby drugiej ojczyzny, mimo że była i potem widzę
PRL-u, ciągle było to miejsce jakby, które trochę ją odrzucało. Więc no, to taka opowieść o bardzo dzielnej osobie, różnie ocenianej, ale no, tak, podejmującej jakieś takie też ryzyko. Nie wiemy jak było. Może można to, ale to nie było dla nas najistotniejsze i też nie naszło było jakby za pomocą wizualnych środków pokazywać ją w jakimś tam świetle. Natomiast mówię, znakomicie pani odczytała siłę tego miejsca, to niebezpieczeństwo płynące też z tego, bo te podkłady są jeszcze też drewniane. Trzeba też pamiętać na sobie, że wysyłano nie tylko Polaków, i że nie zabierajmy tylko dla siebie tych torów i tych walizek, i też i wywożono tam inne narody, a też przesiedlano inne narody, bo ja mieszkam na Mazurach i tam też wywożono Niemców też pociągami, też z walizkami. Także myślę, że to doświadczenie zła jest ogólnoludzkie po prostu. Tam też jest jakby tytuł, w sensie, że ona jest wyśniona tutaj, te kwestie interpretacji oczywiście jest fajne i my się na to nie zamykamy. To jest jakaś nasza taka wizja tej historii, akurat o wieży Gran. Co do miejsca jej urodzenia są różne opcje. Podaje się bardzo często Białystok, ale podaje się też inne miejscowości. Myśmy to dokładnie sprawdzali. O wieży Gran jeszcze można znaleźć i dokument Marii Zmarszczkowskiej, i jeszcze można przeczytać książkę i nawet jest powieść o jej losach. Także polecam do przeczytania. Myśmy do tego wszystkiego dotarli. Słucham? Posłuchać też można muzyki oczywiście. Dotarli, akurat o niej są informacje, o bardzo wielu bohaterach po prostu nie ma i nawet na stronach rosyjskojęzycznych, angielskojęzycznych not trzeba było się naprawdę przekopywać, żeby znaleźć coś takiego jak tutaj te tory, te walizki, to postać, która jest ciągle jakby w podróży i mieć się czego jakby zaczepić w przypadku takiej postaci. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę panów, ja z takimi pretensjami trochę do panów jestem. Śmiało. Nie wiem, czy panowie, bo panowie już jakby wybrali sobie patronów, a ja właśnie w tej sprawie. Ja jestem historykiem i tu dodam od razu, a propos tego, co była mowa, z Fabrycznego wywożono też Żydów do Treblinki z Białegostoku. Natomiast chciałem powiedzieć, że nie mogę zrozumieć, dlaczego panowie i wiele innych osób tu są. Jest tablica na tym budynku, jest obok ten pomnik. Wciąż... Tej tablicy, przepraszam, już nie ma na tym budynku. Nie ma, była, przepraszam. Wciąż nawiązują do tego nieszczęsnego Dzygi Wiertola. To jest współtwórca od strony propagandowej największego koszmaru w historii ludzkości. To jest... Ja widziałem filmy. Ja widziałem jego filmy. Znam język rosyjski, więc rozumiem, co tam było napisane. To jest pełna apologia tej strasznej ludobójczej ideologii. Pełne poparcie tworzenia. W tym czasie, kiedy on tworzy te filmy, nie tylko buduje się te instytucje, które on pokazywał, fabryki. W tym czasie powstaje gułag. W tym czasie już setki tysięcy ludzi są rozstrzeliwane i męczone. W tym czasie działa już czeka. I w Państwa albumie też nie ma o tym ani słowa. Jest tylko powiedziane, że on był propagandystą. Mi się wydaje, że to trochę za mało. Bo porównajmy to z dzisiejszą sytuacją. Czy Państwo sobie wyobrażają, że na przykład propagandysta czołowy Putina, Sołowiow, że na przykład on pochodzi z Białegostoku, powiedzmy, że kręci firmy propagandowe i panowie go umieszczają jako sławnego podlasianina. A Putin jest winien śmierci setek tysięcy ludzi. To państwo, którego od strony ideologicznej współtworzył Wiertow, było winne śmierci dziesiątków milionów. I tego nie da się pominąć. Moim zdaniem, choćby państwo tutaj mówili o tych ofiarach, o tych ludziach, którzy wracali do miasta, w którym nie było już ich krewnych, nie było domu, bo całe Śródmieście było zburzone. Ale tamto był jeszcze większy koszmar. Mówię tu o komunizmie. I nie da się tego pominąć. Nie można tego zamilczać. Nie można traktować, że to była grupa dobrych wujków. Z jednej strony jest Nora Ney, później Wiera Gran z swoją tragiczną sytuacją i jest jakiś
jeden z trzech braci, którego historia jest przedstawiona właściwie bez żadnej informacji o tym, co on robił i co on wspierał, bo nie ma wątpliwości, że wspierał to z całego serca. Później ja wiem, znam jego losy, wiem, co później się z nim stało, więc to wszystko rozumiem, ale tego epizodu nie można pominąć. Tak jest moje zdanie. Dziękuję bardzo. Pierwsza rzecz jest taka, dziękuję, bo tutaj jakby parę kwestii się pojawiło w tym pana rozbudowanym pytaniu. Pierwsza rzecz jest taka, że my się jakby chcemy opowiadać o historii tego miasta, o historii tego regionu przez pryzmat filmu, ale nie chcemy też pewnych rzeczy pomijać. Jeżeli Niemcy opowiadają o swojej historii, oni również pokazują filmy, które były u nich kręcone, filmy jawnie antysemickie, jak Żyd Szóz czy inne, natomiast te filmy są też omawiane i też mówi się i zwraca uwagę na ich kontekst. To nie jest książka historyczna, ta książka jest o czym innym i nie wyobrażamy sobie sytuacji, żeby mówić o braciach Kaufman i nagle pominąć jednego, bądź niczego o nim nie mówić. Wspominamy jego filmy, wspominamy kim był, piszemy, że wspierał system, wiemy, że ten system potem go wypluł i bardzo, bardzo źle skończył. Taka była jego historia, po prostu wydaje nam się, że powinniśmy tutaj mówić o pewnych rzeczach, no a nawet jeżeli, zapominamy o Wiertowie, jego tablica stąd pojawiła się nagle, potem nagle zniknęła, mamy tylko to oko, to jest twórca filmu dokumentalnego, języka filmu też dokumentalnego, o którym na każdym uniwersytecie, przy każdej i na każdych studiach filmoznawczych się po prostu uczy. Do nas jak przyjeżdżają ludzie na festiwal międzynarodowy, to pytają, czy są tu jakieś ślady o Wiertowie. Uważamy po prostu, że o tym się powinno mówić, a nie powinno się tego pomijać. No ale dobrze, to skoro skreślamy Wiertowa, dlaczego nie pamiętamy o jego bracie? To tylko skończę, dobrze? Bo ja panu nie przerwałem. Tylko skończę, dobrze? Nie chodzi mi o skreślenie, chodzi o to, żeby pokazać w pełni, nie tylko jedną stronę. No jasne, jasne. My nie pokazujemy jednej strony. Pada słowo propaganda, pada trzy pieśni o Leninie i tak dalej. Natomiast dlaczego nie pamiętamy, rozumiem, dobra, Wiertów. Dlaczego nie pamiętamy na przykład o Borysie Kaufmanie, który nie współpracował z systemem, który pracował we Francji, robił filmy z Jeanem Vigo, potem wyjechał do Stanów Zjednoczonych, robił filmy z Elio Kazanem, robił filmy z Lumetem, zdobył Oscara, kręcił filmy z Marlonem Brando na Nabrzeżach. Jakby ja tego nie rozumiem, czemu mamy też tak selektywną pamięć. Dlaczego nie pamiętamy o Borysie? Dlaczego Michaela nie pamiętamy? Borys Kaufman walczył z nazistami we Francji, później w Kanadzie. Oczywiście jako operator latał na po prostu bombowcach. I tutaj jakby wydaje mi się, że no, po prostu też z Wiertowem jest tak w tym mieście, że my albo go lubimy, albo nienawidzimy, ale tak naprawdę to jest potrzeba wielkiej jakby normalnej dyskusji, rozmowy, może jakiejś konferencji naukowej, gdzie i historycy, i ludzi, którzy jakby kumają kino i czym było kino na początku swojego istnienia, jak wykorzystywały to wielkie systemy, jak później miażdżyły tych ludzi. I taka wielka dyskusja oczywiście jest jak najbardziej potrzebna i warto byłoby to zrobić i na takiej zasadzie, żeby po prostu tych emocji było mniej albo byłoby po prostu więcej po prostu rzetelnych informacji i o to w tym wszystkim chodzi. Fajnie, że pan to zaczął, bo nie wiem, czy państwo wiecie, ale w Wiedniu jest na przykład Muzeum Wiertowa, gdzie mają jego notatki, zdjęcia. Większość książek, tak jak robiliśmy research, która jest napisana o Wiertowem, są w języku rosyjskim, ale są też w języku angielskim. Natomiast w języku polskim jakby on jest omówiony tylko w historii kina, gdzie zwraca się uwagę na ten kontekst, no ale uważamy, że powinno się mu poświęcić więcej uwagi, a już na pewno w mieście, z którego pochodzi. Także pana głos moim zdaniem jest bardzo ważny w tej kwestii. Ja myślę, że te wszystkie głosy pokazują, że tak naprawdę ten album może uruchamiać bardzo różne wątki, bardzo różne tematy. I myślę, że autorzy są też chętni do tego, żeby zostać i porozmawiać w kuluarach, ale ja proponuję, że być może jeszcze jedno ostatnie pytanie, jeżeli ktoś ma teraz wspólnie, natomiast później dyskusję możemy przenieść już może w takie trochę bardziej luźne terytoria. Tak więc proszę państwa, czy jeszcze ktoś chciałby zabrać głos? To co, dziękujemy bardzo. Ja tylko chciałem powiedzieć jeszcze i podziękować, nie wiem czy jest tam Ania Talarczyk i Ela Puczyńska, nie wiem czy jeszcze gdzieś są, ale bardzo, bardzo wam też mocno, serdecznie z tego serca dziękujemy. Zresztą wasza ciężka praca, cierpliwość gdzieś tam do nas, to nie udałoby się tego zrobić. Ja też chciałbym...
Autografy, tak. Ja tylko chciałbym przypomnieć, że to album powstał w ramach festiwalu Wschód Kultury Inny Wymiar i my oprócz tego, że robiliśmy wystawę, to tutaj też zaprezentowaliśmy po raz pierwszy w naszym mieście film She, gdzie Benjamin Zemach, mieszkaniec Białegostoku, który przez Petersburg, Moskwę trafił do Stanów, zrealizował choreografię do sceny tańca i był nominowany za to do Oscara i nikt o tym już nie pamięta w tym mieście. On nie współpracował z systemem też, po prostu został tutaj zapomniany. Oprócz kilku osób, które pamięta jego jakby związki z teatrem Chabina. I też nikt nie pamiętał o tym w Polsce. Pokazywaliśmy też film Lang is the Berg Izraela Beckera. Był to pierwszy film zrealizowany w języku jidysz w Niemczech zaraz po wojnie w autentycznych obozach dla uchodźców. I myślę, że takich historii jest dużo, dużo więcej. Ja bym po prostu zachęcał Państwa wszystkich, żebyście grzebali, żebyście śnili swoje sny. I też zachęcałbym właśnie do rozmowy, do dyskusji, bo żaden naród nigdy nie był święty, żaden człowiek nigdy nie był święty i o tym trzeba rozmawiać, ale tak no, bez po prostu złości, tylko normalnie, jak się rozmawia, nie wiem, z kolegą. I my mieliśmy też takie momenty, że czasami już nie chcieliśmy od siebie odbierać może telefonów albo SMS-ów, ale po prostu ważniejsze było to, co jest tutaj i ważniejsze jest to, co było wcześniej, bo dalej chcemy się z sobą spotykać i nie mamy z tym żadnego problemu. Myślę, że też trzeba docenić ten wkład, który dzięki festiwalowi, czyli wkład finansowy, że ta książka, ten album wygląda tak, jak wygląda, że Iza i Andrzej mogli wyśnić pewne swoje motywy, to też jakby też kwestia finansów. Wydaje się, że w tych szalonych czasach, które nastały w następnym roku, raczej byłoby niemożliwe, żebyśmy wydali taki album. Więc ten sen był naprawdę niesamowity i dziękujemy, że byliście Państwo z nami. Tak jak mówiłem wcześniej, obiecuję, że ta wystawa jeszcze będzie jeździć i będzie się o niej dyskutowało. Mogę powiedzieć tylko, że filmowców często propaganda wykorzystywała też. Jest tutaj Wywerka, który jechał z Piłsudskim na Wilno. Być może Litwini też nie bardzo szanują tą akcję, także warto o tym też pamiętać, że kino było zawsze wykorzystywane i jest przez propagandę. I nie wiem, czy Państwo słyszeliście, bo Maciek to powiedział tak trochę cicho i nieśmiało, autografy tak, więc jeżeli chcielibyście Państwo, to zapraszamy i dziękujemy bardzo za udział w spotkaniu.